dobry, kochani, jeśli jesteś chory, możemy cię uzdrowić w imieniu Jezusa. Jezus Chrystus na krzyżu umarł i zmartwychwstał. I w księdze Izajasza jest napisane, że choroby spadły na Niego, żebyś mógł być uzdrowiony. Jeśli masz choroby, za darmo możemy nałożyć na ciebie ręce i zostaniesz uzdrowiony. Nie bierzemy za to żadnych pieniędzy. Kochani, nie nudzi nam się tak mocno, żebyśmy o 12 po południu byli tutaj na ulicach miasta, że nie mamy co robić w domu. Jesteśmy tutaj dla was. Jesteśmy tutaj dla was i głosimy wam Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. I to nie jest żadna ściema. To jest prawda. On zmartwychwstał dnia 3, 2018 lat temu. I do dzisiaj żyje i ma się dobrze. Kochani, ja 8 lat temu poznałem żywego Boga. Całe życie byłem człowiekiem, który tradycyjnie wierzy w Jezusa. Wiecie, chodziłem do kościoła normalnie, lubiałem takie spotkania jak pasterki, bo coś tam się działo, ale takich zamulonych spotkań to ja nie lubiałem, takich niedzielnych, więc przestałem chodzić. Jak miałem 12 lat, zacząłem ćpać, zacząłem pić alkohol i palić papierosy. Kochani, kiedy byłem jeszcze młodym człowiekiem, później całe życie mi się posypało, byłem po rozwodzie, teraz już się wszystko ułożyło, ale byłem po rozwodzie, miałem różnego rodzaju problemy, nazywali mnie zło, bo miałem kolce w glanach, w butach, chodziłem i niszczyłem ludzi, dewastowałem i poniżałem, jeździłem na różnego rodzaju turnieje kickboxingu, ponieważ musiałem się wyżyć, musiałem całą agresję z siebie wyżyć, a dzisiaj stoję tutaj dla was, jako organizator tego spotkania, jako pastor z wspólnoty, który 8 lat temu poznał żywego Boga i poznałem, że to nie jest żadna ściema. Kiedy chciałem sobie szyły podciąć, to wtedy zobaczyłem, że po prawej stronie Biblia się tam, kurczę, mi tu kurzy. I zobaczyłem, że ten Bóg jest całkiem inny niż mi mówiono. Że to nie jest Bóg od święta do święta. Że to nie jest Bóg jakiś tam święty Krzysztof. Że to w ogóle nie jest Bóg jakiś tam malutki. Tylko to jest wielki Bóg, królów, król, panów, pan. Jezus Chrystus. I szczerze zaprosiłem Go do swojego życia 8 lat temu. Ja Tobie polecam, byś Ty zaprosił Jezusa Chrystusa do swojego życia i On odmienił radykalnie moje życie. Wszystko się zmieniło. Dzisiaj mam żonę, dzisiaj mam wspólnotę, dzisiaj mam prawdziwą rodzinę. Bez Chrystusa cały czas miałem pustkę w sercu i nie wiedziałem, o co chodzi. Jako kickbokser chciałem się właśnie agresją swoją tam ogarniać, bo miałem taką pustkę, że musiałem gdzieś to upuścić. Kochani, ja zapraszam was do tego, by poznać żywego Boga. Dzisiaj głosimy Jezusa na ulicach, radykalnie i trochę fanatycznie, ale po to, by wam pokazać, że to jest prawda. Nie bierzemy za to pieniędzy. Jesteśmy ludźmi, którzy naprawdę pokochali Jezusa i są przez Niego kochani. Ja zostałem uzdrowiony z rwy kulszowej. Zostałem uzdrowiony z wielu rzeczy. Ze mnie powychodziły złe duchy. Dzisiaj nie mam problemów z agresją, nie mam problemu z innymi rzeczami. Ja mam też jako człowiek i facet problem z pornografią, bardzo konkretny. Przez wiele lat oglądałem te świństwa i nie wiedziałem, jak z tym skończyć. Siedziałem w domu i normalnie nie chciałem tego, a później nachodziło mnie jakaś chcica i to robiłem. Dzisiaj nie mam z tym żadnego problemu. Od 5 czy 7 lat nie ma to na mnie żadnego wpływu. Mam na to wywalone. Ale dlaczego? Bo ten Jezus wszedł w moje życie, bo to Duch Święty dał mi moc. Nie jakaś tam Maryjka, nie Jezus na krzyżu, nie tradycja, ale prawdziwe oddanie życia Jezusowi Chrystusowi. Ja zostałem ogarnięty przez Boga. Powiecie, Bóg ma wszechmoc, więc gdzie ta wszechmoc jest? Kochani, ta wszechmoc jest dostępna, ale ona jest zależna od naszej woli. Bez naszej woli nie jest to aktywne. Kochani, więc zapraszamy was dzisiaj, żebyście poznali żywego Boga. Nie tradycje, nie niedzielne spotkania, ale tego, który zmartwychwstał i umarł na krzyżu. To jest prawda. To nie jest żaden fotomontaż ani ściema. Kochani, to jest prawda i nasze życia temu zaświadczają. Zapraszam was na kolejne świadectwa. Jeśli potrzebujecie uzdrowienia, kochani, naprawdę, jeśli potrzebujecie uzdrowienia, przyjdźcie, pomodlimy się o was za darmo. Zostaniecie uzdrowieni. To nic nie kosztuje. Mamy dzisiaj dla was dobrą nowinę. Jezus Chrystus nie przyszedł, aby potępić, ale żeby was zbawić. Ale poza Chrystusem nie ma zbawienia. Nie poza religią, nie poza byciem katolikiem, protestantem, świadkiem Jehowy, nie poza tym, ale poza Chrystusem nie ma zbawienia. Więc już dzisiaj pomyśl o tym. Dzięki.